końcu się doczekaliśmy drugiej części Morderczego Kubusia Puchatka. Jest sporo lepiej, ale poprzeczka była zawieszona okrutnie nisko. Co zatem wypadło korzystniej, a co pozostało kupsztalem? Zapraszam do recenzji Puchatek Krew i Miód 2. I knew that this day would come. Minął rok od masakry, jaka odbyła się w 100-milowym lesie. Krzysztof został lekarzem w miasteczku Ashdown, jednak wciąż spotyka się z ostracyzmem. Większość mieszkańców nie wierzy w historię o potworach i to jego podejrzewają o dokonanie morderstw sprzed roku. Jednak wkrótce przekonają się, jaka jest prawda, gdy zabójcze zwierzęta opuszczą las i rozpoczną łowy w mieście. Przypomnijmy, że brytyjski reżyser Rice Frake Waterfield w zeszłym roku nakręcił horror o Morderczym Kubusiu Puchatku. Mógł to zrobić, ponieważ postać Kubusia Puchatka przeszła do domeny publicznej i od teraz każdy może ją eksploatować. Film Waterfielda to był najtańszy, najprostszy slasher z możliwych. Puchatek i prosiaczek w tanich maskach mordowali przypadkowe osoby, a scenariusz był tylko pretekstem do ukazania słabych scen zabójstw. Film był tak zły, że jako pierwszy w historii zgarnął aż 5 złotych malin. Film kosztował 50 tysięcy dolarów, a jak na standardy kina nawet niezależnego, to jest tyle co worek ziemniaków. Jednak widownia gnała do kina. Nie dlatego, że Puchatek prezentował jakąkolwiek wartość, ale dlatego, że w ogóle stworzono taki film. Wiecie, marketing żerujący na nostalgii i te sprawy. Niespodziewanie film zarobił ponad 5 milionów dolarów i Brytyjczyk kuł żelazo póki gorące, wypuszczając sequel. Puchatek Krew i Miód 2 ponownie skupia się na losach Krzysztofa, czyli gościa, który w dzieciństwie zaprzyjaźnił się ze zwierzakami ze 100-milowego lasu. Po masakrze z pierwszej części został lekarzem w Ashdown. Jednak ciągle spotyka się z wrogością mieszkańców i ostracyzmem. Jest pariasem posądzanym o morderstwa. Nie wszyscy jednak sądzą, że to on stoi za zabójstwami. Jego ojciec i matka, a także przyjaciółka Lexi, wierzą w wersję Christophera. Wierzy mu także kilku mieszkańców Ashdown, którzy w ramach zemsty plądrują i palą 100-milowy las, aby dorwać prawdziwych sprawców. Antagoniści z lasu już nie mają zapewnionego schronienia i muszą wyruszyć do miasta, aby tam siać śmierć i zniszczenie. Oczywiście, jak przyzwyczaiła nas już pierwsza część Puchatka, cała ta fabuła zostaje nam przedstawiona w formie rysunkowej w prologu filmu w jakieś 5 minut. Po co się przemęczać? Ten oto sposób Waterfield ciągnie fabułę, która rozwija trochę uniwersum Puchatka, ale to wciąż tylko pretekst do ukazywania kreatywnych scen śmierci. Tell me everything you saw, please. Są tu jednak jeszcze dwa wątki, które ostatecznie się ze sobą zazębiają. Motyw pochodzenia morderczych zwierzaków, skąd się wzięły i czemu zabijają, oraz wątek traumy, jaką przeszedł Krzysztof w dzieciństwie. Bowiem podczas dziecięcego przyjęcia 20 lat wcześniej nieznany sprawca porwał 7 dzieci, w tym brata Krzysztofa, których nigdy nie odnaleziono, a sprawcy nie złapano. Główny bohater chadza teraz na terapię, żeby tą traumę przepracować, a może nawet przypomnieć sobie jakiś istotny szczegół. Fabuła brzmi ciekawiej i bardziej rozbudowanie niż w części pierwszej, ale tak nie jest. To ponownie jedynie zlepek pomysłów, których obserwowanie jest równie ciekawe jak patrzenie na schnącą farbę. Nudziłem się w kinie jak mops i przeklinałem swój recenzencki obowiązek. Co w takim razie jest lepsze? No bo przecież coś musi, skoro reżyser dysponował budżetem kilkadziesiąt razy większym niż w części pierwszej. Ano wykonanie. Zacznijmy od antagonistów. Przypomnijmy, że w jedynce mieliśmy tylko dwa mordercze zwierzaki. Puchatka i prosiaczka. Czemu tylko dwa? Ano dlatego, że reżyser ich maski kupił w sklepie z halloweenowymi maskami i tylko takie mieli. Koszt jednej to 675 dolarów i sami możecie sobie takie kupić. W tej części prócz Puchatka i prosiaczka zobaczymy także sowę i tygryska.
Jednak przez lwią część metrażu po ekranie będzie grasować tylko Puchatek i Sowa, gdyż Prosiaczek pojawia się tylko na początku filmu, a Tygrysek na jego końcu. Kostiumy antagonistów są już całkiem spoko. Przypomnijmy, że Puchatek w jedynce wyglądał jak upośledzony debil. Tutaj maska jest już bardziej mięsista, włochata i dopracowana. Nic, co by dupę urywało, ale jest lepiej. Nieźle wygląda także Sowa. Wygląda jak goblin z zakrzywionym nosem, pokryty pierzem. Najfajniej prezentował się tu Prosiaczek. Dużo fajniej niż poprzednio, gdzie był przedstawiony po prostu jak dzik. Tutaj to grubas ze świńską mordą. Wyglądał kozacko i szkoda, że nie pociągnięto tego wątku dalej. Tygrysek za to mnie nie przekonał. Jest zupełnie bezpłciowy. O aktorstwie nie mogę tu za dużo powiedzieć, bo żaden z aktorów nie wspiął się na jakiekolwiek wyżyny, czy chociażby, wiecie, na niewielkie wzniesienie. Wszyscy jak jeden mąż grają sztucznie niczym w szkolnym przedstawieniu, a ich postacie są płaskie i nijakie. Nikolaja Leona w roli Krzysztofa z jedynki zastąpił nieco bardziej doświadczony aktor Scott Chambers, który był producentem pierwszej części, ale niewiele to pomogło. Jedyna ciekawa, charakterystyczna postać to pojawiająca się na drugim planie postać niejakiego Cavendisha, czyli ciecia pracującego w szpitalu, w którego wcielił się Simon Callow. Gościa możecie kojarzyć z Cztery wesela i pogrzeb czy Upiora w operze Joela Schumachera. Ciekawa, wyrazista, nieco demoniczna postać z backgroundem. Najlepiej w sequelu Puchatka wypadają jednak efekty specjalne i charakteryzacja, i mówię to z pełną powagą. W jedynce większość krwawych efektów specjalnych to były fatalnie wykreowane za pomocą efektów komputerowych rozbryzgi krwi. Tutaj Waterfield miał już większy budżet, postawił zatem na klasyczne efekty i wygląda to naprawdę świetnie. Jak w oldschoolowych horrorach. Guma, poliuretane i krew sikająca ze strzykawki. Rana gościa, który oberwał ze strzelby i oderwało mu pół ryja, to majstersztyk, a odcinane kończyny są odpowiednio mięsiste. Zobaczymy tu kilka popisów naprawdę porządnie wykonanych scen gore. Za efekty odpowiedzialny był Sean Harrison, którego robotę mogliśmy zobaczyć w chociażby Ludzkich Dzieciach czy Ex Machina. Niestety Waterfield jest niekonsekwentny i w wielu scenach powraca do komputerowo generowanej juchy, co wygląda znów opór badziewnie. Na koniec zostawiam to, co w każdym slasherze najważniejsze, czyli sceny zabójstw. I tych jest pod dostatkiem, bo body count to zapewne kilkadziesiąt osób. Głowy są odcinane, kończyny łamane i wyrywane, a oczy wydłubywane. W ruch również kilkakrotnie pójdzie pułapka na niedźwiedzie trzymana na łańcuchu czy zwierzęce pazury. Niewymagający miłośnicy taniego gore powinni być zadowoleni. Mi podobały się z grubsza może ze 2-3 sceny. Czemu? Ano dlatego, że Waterfield to słaby reżyser. Nie wystarczy, żeby sceny zabójstw były krwawe, aby mnie kupić. One powinny być z pomysłem, jakimś flow, kreatywnością, a tu tego zabrakło. Zobaczcie chociażby na dowolne zabójstwo w Terrifierze. Tam aż szczękę z podłogi trzeba zbierać. A w Puchatku 2 ani razu nie powiedziałem czegoś w stylu: o kurwa, ale zajebiste. I taki jest cały Puchatek Krew i Miód 2. Niby krwawy horror, ale ciekawszą masakrę robi chociażby Magda Gessler w Kuchennych Rewolucjach. Ode mnie dostaje 3 na 10. Jeśli jednak jesteś fanem Puchatka, to mam dobre wieści. Jest tu scena po napisach, która zwiastuje część trzecią. I już ją nawet zapowiedziano. Ricebreak Waterfield ma zamiar stworzyć całe uniwersum, które nazwał Twisted Childhood Universe. W tym momencie kręcone są już horrory o Morderczym Piotrusiu Panie, Pinokio czy Jelonku Bambi. Waterfield ma zamiar nakręcić crossover wszystkich tych postaci w pojedynczym horrorze nazwanym Puchniverse. Monsters Assemble. Co z tego wyniknie, nie wiem, ale już się boję. Rzuć teraz okiem na moją recenzję pierwszego Puchatka.
daj kciuka w górę, jeśli recenzja Ci się podobała i napisz w komentarzu, co Ty sądzisz o Morderczym Puchatku 2 oraz o pierwszej części i całym tym powstającym universe. Do zobaczenia.